trybu, w którym minister sprawiedliwości, czy nawet jakikolwiek inny minister, członek rządu, wzywa na dywanik sędziego. Sąd Najwyższy tak naprawdę powinien być poza jakimikolwiek podejrzeniami. Jest oświadczenie w sprawie korupcji w Sądzie Najwyższym, ujawnionej przez naszą stację. Jest to bardzo bolesny moment w historii. My takiej rocznicy nie będziemy obchodzić. Oburza mnie, że jutrzejsza data wykorzystywana jest cynicznie do celów politycznych. To nie jest marsz przeciwko komukolwiek, to jest marsz za uczciwymi wyborami, za wolnością mediów. Jutro przez Warszawę przejdzie marsz w obronie demokracji. Jaruzelski nie został osądzony. Kiszczak, jak sądzę, niestety również nie zostanie osądzony. Bardzo skutecznie przez te 25 lat unikał odpowiedzialności, zasłaniając się stanem zdrowia. Może ze względu na stan zdrowia rzeczywiście go nie zamknął, natomiast osądzony powinien być. Manifestacja pod willą Kiszczaka w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Piątek, 12 grudnia, Łukasz Sobolewski, witam i zapraszam na główne wydanie wiadomości Telewizji Republika. Była akcja, jest reakcja. Po tym jak na naszej antenie w programie Zadanie Specjalne Anita Gargas i Cezary Gmyz ujawnili bulwersujące fakty dotyczące sędziego Sądu Najwyższego, prezes tego sądu wydała oświadczenie. Czytamy w nim, że Sąd Najwyższy pozostaje do dyspozycji prokuratury, aby te niepokojące doniesienia rzetelnie i dogłębnie wyjaśnić. Póki co jednak prokurator generalny będzie badał na wniosek prokuratury apelacyjnej z Gdańska, czy Telewizja Republika nie popełniła przestępstwa. Szczegóły Jan Korab. Boguś, ta kasacja jest źle napisana. Była źle napisana, ale sędzia Sądu Najwyższego Henryk Pietrzkowski instruował, jak ma być napisana, by została przyjęta. Od ujawnienia rozmowy dwóch sędziów, Pietrzkowskiego z Bogusławem Morawieckim, sędzią w stanie spoczynku Naczelnego Sądu Administracyjnego, minęło 48 godzin. I nic. Milczą największe media, milczy nadal najbardziej zainteresowany. Nie wyjdzie do nas sędzia. Nie wyjdzie, A prezes Sądu Najwyższego wydała oświadczenie. Do Sądu Najwyższego nie dotarły żadne dokumenty z prokuratury apelacyjnej w Gdańsku, które uzasadniałyby podjęcie formalnych działań, a informacje pochodzące z mediów nie mogą stanowić podstawy do postawienia zarzutów sędziemu Sądu Najwyższego. Wiemy już za to, w którą stronę idzie śledztwo prokuratury i na kogo może spaść wina za całą aferę. Po ujawnieniu na stronie internetowej Telewizji Republika tych informacji, do których zachodzi podejrzenie nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych, prokurator apelacyjny w Gdańsku w czwartek 11 grudnia wystąpił do prokuratury generalnej o podjęcie stosownych działań. Z nagrania rozmowy, którą opublikowaliśmy, wynika, że sędzia Sądu Najwyższego Henryk Pietrzkowski okłamał swojego zwierzchnika, prezesa Sądu Najwyższego. W szczególności zaprzeczam, abym udzielał konsultacji Bogusławowi Moraczewskiemu w sprawie opisanej w artykule, która była przedmiotem rozpoznania w Sądzie Najwyższym. A to jest niedopuszczalne. No jest artykuł 398 ze znaczkiem 3, paragraf 3, gdzie jest napisane, tak, podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Reakcja naszych władz? Nie ma trybu, w którym minister sprawiedliwości, czy nawet jakikolwiek inny minister, członek rządu, wzywa na dywanik sędziego. Ale przecież nie chodzi o dywanik, tylko o zdecydowaną reakcję. Prokurator generalny dzisiaj powinien mieć powołany specjalny zespół do tej sprawy, gdyż dotyczy on bardzo wrażliwej kwestii sędziów Najwyższego Sądu. Ale na razie prokurator generalny będzie badał na wniosek prokuratury apelacyjnej z Gdańska, czy Telewizja Republika nie popełniła przestępstwa. A śledczy z Gdańska najpierw poinformowali nas, że próbowali cofnąć immunitety sędziom, by dziś zaprzeczyć swoim słowom. W informacji, którą wcześniej przekazywałem, znalazł się błąd, bowiem prokuratura na razie nie wystąpiła o uchylenie immunitetów ani wobec prokuratorów, ani wobec sędziów. W aferę są zamieszani najwyżsi przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Ta sprawa była już raz umorzona w Krakowie, potem trafiła do Gdańska. Jeżeli toczy się postępowanie, powinno doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy. Czy prokuratorzy znajdą w sobie dość determinacji, żeby wyjaśnić tę sprawę i doprowadzić do skazania winnych? Zwłaszcza, że jest ta swoista solidarność, zmowa środowiska. Nie słyszymy żadnych protestów, listów. A ujawniona przez nas rozmowa odsłania również moralny stan najwyższych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Teraz cichutko, bo
muszę powiedzieć, słyszysz, tak? Jak mówię no, ci no. To? No, no. Dziewczynek nie zrezygnował. No a nie, no słuchaj, no to, ale to tylko dla zdrowotności. Ale to grzeszyłbyś, no co ty? No właśnie. Bardzo źle stało się, że tam są osoby, co do których są jakiekolwiek podejrzenia. W tej instytucji powinny być osoby poza jakimikolwiek podejrzeniami. Czy ktoś odważy się wyciągnąć konsekwencje z ujawnionych nagrań? Jan Korab, Telewizja Republika. Dziś w nocy obchodzimy 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Jego autorzy nigdy nie zostali ukarani w III RP. O godzinie 22 pod warszawską willą Czesława Kiszczaka odbędzie się manifestacja upamiętniająca ofiary stanu wojennego. Piotr Pawelec. Nie wiemy, czy Czesław Kiszczak usłyszy przez te okna hasła wznoszone przez manifestujących w 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Były komunistyczny premier został wypisany ze szpitala w Gdańsku, ale prawdopodobnie przez najbliższe dni nie wróci do swojej warszawskiej willi. Panie generale, jak pan czuje? Po śmierci komunistycznego dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego to właśnie tu odbędzie się patriotyczny protest w intencji osądzenia autorów stanu wojennego i uczczenia pamięci jego ofiar. Śmierć towarzysza generała Jaruzelskiego nie zwalnia nas z odpowiedzialności, a nie zwalnia nas z pamięci o ofiarach stanu wojennego. A tu jest, tutaj na Oszczepników 3, na warszawskim Mokotowie, mieszka człowiek odpowiedzialny za zbrodnie komunistyczne, przede wszystkim za zbrodnie stanu wojennego. Ten, który stan wojenny zaplanował, ale też go wykonywał. Za co wymiar sprawiedliwości III RP nigdy nie pociągnął Kiszczaka do odpowiedzialności. Od wielu lat jeden z głównych autorów i wykonawców stanu wojennego zasłania się słabym zdrowiem, żeby nie stanąć przed sądem. Dwa lata temu odwołał się od wyroku skazującego go na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W konsekwencji sąd zawiesił postępowanie. No przypomnijmy proces niejakiego Demianiuka, odpowiedzialnego za zbrodnie w obozach hitlerowskich. I on poszedł siedzieć w wieku chyba 80 paru czy 90 lat. Również niektórzy przywódcy czechosłowaccy skutecznie, że tak powiem, zostali doprowadzeni do sądu i odsiadywali wyroki. Także to jest polski fenomen, że nasze sądy darują takie sprawy. Czy teraz się to zmieni? Sąd apelacyjny w Warszawie postanowił o doprowadzeniu Kiszczaka na badania, które mają potwierdzić, czy stan jego zdrowia pozwala, by osadzić go na ławie oskarżonych w sprawie wprowadzenia stanu wojennego. To trzeba było zrobić 25 lat temu. Lepiej później niż wcale, bo powinien być osądzony. Już nawet niech o to chodzi, że go zamkną, bo może ze względu na stan zdrowia rzeczywiście go nie zamkną. Natomiast osądzony powinien być, tak jak się sądzi w tej chwili Mubaraka w Egipcie, czy sądziło sprawców stanu wojennego w Argentynie. Tym bardziej, że Kiszczak wielokrotnie był przyłapany, choćby przez fotoreporterów, w dobrej kondycji fizycznej. Tu przy zabawie z psem, czy podczas letniego wypoczynku. O własnych siłach dotarł też na wojskowe powązki, by pożegnać swojego towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego. Pamiętamy największą chyba hańbę III Rzeczpospolitej, czyli pogrzeb Jaruzelskiego z honorami państwowymi i wojskowymi. Zapewne obok spocznie Czesław Kiszczak. Zakładam właśnie, że ten człowiek, ten zbrodniarz również nie zostanie osądzony. Jedyne co możemy zrobić właściwie, to mówić o tych sprawach. Wymiar sprawiedliwości w Polsce ma ogromny problem z rozliczaniem komunistycznych zbrodniarzy. Nie tylko Czesław Kiszczak, ale też były wicepremier Stanisław Kociołek, współodpowiedzialny za masakrę na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, czy zmarły w tym roku Wojciech Jaruzelski, uniknęli kary. Nic dziwnego, byli otoczeni kordonem ochronnym przez III RP. Stwarzano nie tylko tą sądową ochronę, ale również taką medialną, takie przekonanie w opinii publicznej, że ponieważ zgodzili się na oddanie władzy, to już krzywda żadna im się nie powinna stać. Czesław Kiszczak przed odpowiedzialnością zasłania się wiekiem i złym stanem zdrowia. Polskim sądom nie wystarczyło 25 lat wolności, by ukarać go za komunistyczne zbrodnie. Chroni go parasol III RP, której prezydent raz zapala świeczkę pamięci dla internowanych stanu wojennego, a przy innej okazji oddaje honory komunistycznemu dyktatorowi. Piotr Pawelec, Telewizja Republika. No i teraz niejako puentując materiał Piotra, na chwilę przenosimy się na warszawski Mokotów pod willą Czesława Kiszczaka, gdzie dziś o godzinie 22 rozpocznie się manifestacja upamiętniająca ofiary stanu wojennego.
Teraz już kolejny temat. Polacy nie chcą kolejnych seansów nienawiści fundowanych nam przez PiS. Mówiła na konferencji w Radomiu premier Ewa Kopacz. Ostro skrytykowała też marsz w obronie demokracji i wolnych mediów, który jutro przejdzie ulicami stolicy. Politycy PiS konsekwentnie podkreślają, że marsz ma mieć charakter nie tyle polityczny, co obywatelski i spodziewają się, że weźmie w nim udział około 30 tysięcy osób. Tymczasem w trosce o jedność Kościoła swoje poparcie dla marszu wycofali polscy biskupi. Karolina Tomaszewicz. Oni dzielą, my łączymy. Partia Miłości wraca do starej retoryki i w przeddzień marszu organizowanego przez opozycję organizuje konwencję samorządową. Milcząca od wybuchu afery z Radosławem Sikorskim i jego kilometrówką w roli głównej, wielkie brawa. Premier sporą część swojego przemówienia poświęciła prezesowi PiSu. Wszyscy wiemy, że Polacy nie chcą kolejnych seansów nienawiści. Chcą spokoju w kraju i u jego granic. Prezes Kaczyński nie gwarantuje ani jednego, ani drugiego. Zapraszamy na marsz w obronie demokracji i wolności mediów. Główny problem Platformy to marsz, który organizuje PiS i zapowiada, że weźmie w nim udział około 30 tysięcy osób. Działanie szkodliwe dla demokracji przy pomocy burt ulicznych. To nie jest marsz przeciwko komukolwiek, to jest marsz za uczciwymi wyborami, za wolnością mediów i zapraszamy na ten marsz wszystkich. Nie dajmy się wystraszyć propagandzie rządowej, która mówi o tym, że będzie niebezpiecznie. Marsz od kilku dni poważnie niepokoi nie tylko polityków Platformy, ale też wielu publicystów, którzy mają poważny problem. Zamiast atakować Kopacz za rozwalanie służby zdrowia, bronimy ją przed szaleństwami pana Jarosława. To jest patologia. Pani premier może więc spać spokojnie i dalej przekonywać. Platforma powstała z przekonania, że politykę budować można tylko na zaufaniu i tylko wtedy, kiedy kocha się ludzi bardziej niż siebie. To marsz z 2006 roku, organizowany przez Platformę Obywatelską, zwany Błękitnym Marszem. Różne rymowanki mogą ludzie układać, nie wszystkie muszą być zręczne, natomiast na pewno nie było agresji. Dzisiaj, jeżeli mówimy w przededniu 13 grudnia o wyprowadzaniu Polaków na ulicy i dzieleniu Polaków między sobą, to jak najgorsze to przywołuje refleksję. Pamiętam wykorzystywanie instrumentalnych służb specjalnych do walki z oponentami politycznymi. Pamiętam rozliczne praktyki pana ministra Ziobry i ten marsz, błękitny marsz, miał się przeciwstawiać właśnie tego typu praktykom. A ja nie pamiętam z czasów PiS-u zatrzymywania dziennikarzy na 24 godziny, stawiania im zarzutów. Tą sprawę rozstrzygnął polski sąd. Został popełniony błąd. Błędy także w demokracji się zdarzają. Bo marsz ma być też sprzeciwem wobec takich wydarzeń jak akcja ABW w redakcji Wprost. Co to znaczy? Czy zatrzymanie dziennikarzy przez policję i posadzenie ich na ławie oskarżonych. Pierwszy postulat to uczciwe wybory. To tak naprawdę zaatakowano fundament demokracji, jakim jest zaufanie obywateli do państwa. To nie jest wymysł polityków opozycji, że stwierdzono, że z urn wyborczych wydobyto więcej kart niż zostało wydanych. To nie jest wymysł polityków opozycji, że jest ponad 2 miliony głosów nieważnych. Dziś z Komitetu Honorowego wycofali się wszyscy biskupi, o czym poinformował rzecznik episkopatu. Ksiądz arcybiskup rzeczywiście prosił o to, aby wycofać się, aby wycofali się biskupi, nie zaprzeczam temu, potwierdzam. Na pani pytanie rzeczywiście myślę, że to ważny głos właśnie nuncjusza w Polsce. My nie komentujemy z zasady decyzji hierarchów kościelnych, jesteśmy politykami, zajmujemy się polityką. Komitet honorowy jest bardzo szeroki, jest obywatelski. W komitecie honorowym są też dziennikarze, działacze opozycji demokratycznej w PRL, artyści. No jestem w sytuacji bardzo wielu ludzi, którzy stracili zaufanie, w każdym razie w dużej mierze stracili zaufanie do instytucji państwowych. Marsz wyrusza o 13:00 z Placu Trzech Krzyży. Karolina Tomaszewicz, Telewizja Republika.
A teraz już wracająca sprawa opóźnień uruchomienia gazoportu w Świnoujściu i związana z tym konieczność renegocjacji kontraktu katarskiego. Nowe porozumienie podpisane między Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem i Katargaz zakłada, że szejkowi określone ilości surowca, których Polska nie będzie w stanie odebrać w 2015 roku, ulokują na innych rynkach. Strona polska pokryje też ewentualną różnicę pomiędzy ceną LNG określoną w umowie długoterminowej, a jego ceną rynkową uzyskaną przez Katarczyków. A że ceny gazu spadają, będziemy więc do interesu sporo dokładali. Radosław Jankiewicz. Spółka PGNiG poinformowała 10 grudnia, że udało się jej renegocjować kontrakt na dostawę gazu z Kataru. PGNiG pokryje Katargaz ewentualną różnicę pomiędzy ceną LNG określoną w umowie długoterminowej, a jego ceną rynkową uzyskaną przez Katargaz. Jeśli cena ta miałaby być niższa niż satysfakcjonująca PGNiG, wówczas odbiór takiego niesprzedanego LNG będzie przesunięty na kolejne lata wykonywania umowy długoterminowej. Kontrakt na dostawę do gazoportu w Świnoujściu blisko 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu z Kataru rząd Donalda Tuska zawarł 5 lat temu. Jego szczegóły są tajne. Wiadomo, że pierwsze dostawy gazu z Bliskiego Wschodu miały dotrzeć jeszcze w tym roku do Świnoujścia. Nie wiadomo, ile kosztuje, ale wiadomo, że wtedy, kiedy był zawierany, ceny gazu były znacznie wyższe. Problem w tym, że terminal LNG, który zgodnie z planem miał być gotowy w połowie tego roku, wciąż jest w budowie. Sukcesem byłoby to, gdybyśmy renegocjowali formułę cenową. Samo przesunięcie tych dostaw w takim modelu, o jakim w tej chwili rozmawiamy, nie rozwiązuje problemu, dlatego że jeżeli ten gaz będzie sprzedawany na rynkach światowych, to i tak generuje to straty po stronie PGNiG. To, że my go nie odebraliśmy u nas, to nie jest rozwiązanie problemu. Wiadomo, że pierwotny kontrakt z Katarczykami zawarto z klauzulą take or pay, co oznacza, że niezależnie od tego, czy zostanie odebrany, czy nie, to i tak trzeba za niego zapłacić. PGNiG udało się wynegocjować odsunięcie pełnej zapłaty za gaz. W dalszej części komunikatu spółka pisze, że porozumienie może pozwolić na poprawienie w 2015 roku jej wyniku finansowego. To znaczy, że się bardzo złego wyniku PGNiG spodziewał, skoro po renegocjacji czy aneksowaniu kontraktu katarskiego uznał to za sukces. To, no ale to dobrze, tak czy inaczej dobrze. Zawsze mniejsza strata, nawet na marży czy na obrocie. Dlatego może dziwić, że już po podpisaniu przez PGNiG aneksu z Katargaz minister skarbu Włodzimierz Karpiński otrąbił sukces. Jak mówił, z punktu widzenia podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Polski nie ma sensu, by gazowce przypływały do Świnoujścia wcześniej niż na jesieni przyszłego roku. Co i pokątnie dowiadujemy się przy tej okazji, że gazoport w 2015 roku nie będzie uruchomiony, dlatego że jeżeli dostawy z roku 2015 są zatrzymane faktycznie rzecz biorąc, no to oznacza, że kiedy w tej chwili Ministerstwo Skarbu, a także PLNG mówi o tym, że gazoport będzie oddany w 2015 roku, no to możemy się spodziewać, że to może być na przykład grudzień, a być może nawet już rok 2016. Gazoport w Świnoujściu miał nam pozwolić choć częściowo uniezależnić się od rosyjskiego gazu jeszcze w tym roku. Jego budowa kosztowała około 3 miliardów złotych. Teraz wiadomo, że jego koszt wzrośnie o to, co PGNiG będzie musiał płacić Katarczykom za przekierowanie dostaw. Wciąż nie wiadomo, kiedy polski terminal LNG będzie w końcu gotowy. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Nic nie uchroni już przed upadłością spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Wołominie, ale jej klienci, nawet 60 tysięcy osób, mogą spać spokojnie, bo wypłatę ich pieniędzy ulokowanych w tym skoku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mowa tu o kwocie nawet ponad 2 miliardów złotych, na co pośrednio złożą się klienci wszystkich innych banków. Bartłomiej Graczak. Komisja Nadzoru Finansowego wystąpi do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Wołominie. To efekt kontroli prowadzonej od 2012 roku. Decyzja ta wynika z bardzo złej sytuacji finansowo-ekonomicznej SKOK-u Wołomin, ponieważ tak naprawdę nie jest on w stanie regulować swoich zobowiązań wobec deponentów członków kasy, a blisko 80% udzielonych pożyczek stanowią pożyczki przeterminowane, czyli źle obsługiwane. Kłopoty SKOK-u Wołomin trwają od kilku lat. Pod koniec października zatrzymano prezesa i wiceprezesa tej placówki pod zarzutem działania na szkodę firmy. Chodziło o udzielenie wielomilionowych kredytów pod zastaw działek o znacznie niższej wartości niż kwota pożyczki. Działalność SKOK-u Wołomin budziła od lat wiele wątpliwości. SKOK Wołomin był strukturą stricte
polityczną. Zaczynając od tego, że został założony przez byłych funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych, którzy wiadomo, że byli bardzo mocno umocowani politycznie. Kasa Krajowa odcina się od działalności Skoku i zapewnia, że to, co się dzieje w Wołominie, pozostaje bez wpływu na sytuację członków pozostałych kas. Rzecznik prasowy przesłał nam krótkie oświadczenie po spotkaniu władz Kasy Krajowej z władzami KNF-u. Biorąc pod uwagę niezwykle złożoną sytuację Skok w Wołominie, Kasa Krajowa reprezentowana była nie tylko przez członków zarządu, ale również przez innych ekspertów w celu wypracowania optymalnego rozwiązania dla Skok w Wołominie. Mimo dobrej współpracy z zarządcą komisarycznym nie udało się wypracować również alternatywnego sposobu udzielenia pomocy tej Skok, który byłby zgodny z obowiązującym prawem i który uzyskałby akceptację nadzoru. O co najmniej niefrasobliwości zarządu Skok Wołomin może świadczyć udzielanie kredytów bezdomnym, a kredyty te były spłacane. Mimo wszystko dziwi, że KNF zajął się sprawą dopiero teraz, podczas gdy kilka miesięcy temu doszło do próby zabójstwa wiceprzewodniczącego komisji Wojciecha Kwaśniaka. Bardzo możliwe, że dopiero po tym pobiciu jakby sprawa nabrała tempa. Natomiast zwlekanie 2 lata z akcją przeciwko Skokowi Wołomin to według mnie jest akcja czysto polityczna. Nie chcielibyśmy tego w ogóle ubierać w jakieś akcje polityczne. My działamy na podstawie przepisów prawa. Mamy dane, które wskazują wyraźnie, że sytuacja finansowa, ekonomiczna tego podmiotu jest zła. Suma depozytów Skok Wołomin gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wynieść ponad 2 miliardy złotych. Ochroną gwarantowaną zostanie objętych około 60 tysięcy osób. Problemy tak naprawdę zaczęły się w momencie, kiedy pojawił się tam komisarz z ramienia KNF-u, nie podjął odpowiednich działań. KNF domaga się zarządu komisarycznego nad 30 kolejnymi słupami, nad wszystkimi, w zasadzie bez względu na to, czy są wypłacalne, czy nie, jaką mają sytuację. Możemy mieć wrażenie, że chodzi o decyzję polityczną. Od dzisiaj osoby poszkodowane przez Skok Wołomin mają 20 dni na złożenie wniosku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę swoich środków. Bartłomiej Graczak, Telewizja Republika. Teraz zagranica. Rosja Władimira Putina jest coraz bardziej izolowana na arenie międzynarodowej. Ale na Zachodzie nie brakuje też tak zwanych pożytecznych idiotów wspierających Moskwę. Jednym z nich jest francuski aktor Gérard Depardieu, ostatnio znany głównie z wystąpień ku czci władcy Kremla. Anna Juszczyk-Kulesza. Gérard Depardieu, dumny z bycia Rosjaninem. Aktor został twarzą ekskluzywnej kolekcji zegarków Kustos. Zegarki produkowane są dla bogatych Rosjan, a na tarczach widnieją rosyjskie godła. Kustos, każdy zbyt ruczkim. Zegarki zostały wykonane na specjalne zamówienie Depardieu. Kampania reklamowa to nie pierwszy przejaw aprobaty aktora dla Rosji. Francuski aktor w styczniu ubiegłego roku uzyskał obywatelstwo Rosji, osobiście, z rąk prezydenta Władimira Putina. Depardieu obraził się na Francję i zrezygnował z poprzedniego obywatelstwa, ponieważ francuski rząd wprowadził 75% podatek dla najbogatszych. Nie obchodzi mnie, co inni myślą. Jestem obywatelem całego świata. Czuję się dobrze tutaj w Rosji. Nie słucham rad innych. Mogą sobie mówić, co chcą. Ja jestem sobą i tyle. W 2012 roku odbył też wizytę w Czeczenii, gdzie publicznie komplementował tamtejszego namaszczonego przez Kreml przywódcę Ramzana Kadyrowa. Media we Francji ostro krytykują wybryki aktora. Zarzuca mu się wprost, że sprzedał się Putinowi. Ruczkim. Anna Juszczyk-Kulesza, Telewizja Republika. Teraz sport. Justyna Kowalczyk wciąż nie może znaleźć mistrzowskiej formy. Być może nasza mistrzyni przełamie złą passę jutro w szwajcarskim Davos, gdzie najlepsze narciarki będą rywalizowały na dystansie 10 km w ulubionym przez naszą królową zimę stylu klasycznym. Za nami już kilka biegów narciarskiego Pucharu Świata, jednak Justyna Kowalczyk wciąż nie może odnaleźć optymalnej formy. Przed tygodniem podczas Lillehammer Tour zakończyła rywalizację na 10. miejscu, natomiast w klasyfikacji generalnej plasuje się na 8. pozycji. Pierwsze 4 miejsca zajmują reprezentantki Norwegii. Zdaniem Kowalczyk dominacja Norweżek szkodzi atrakcyjności dyscypliny. Jörg Kappol, dyrektor marketingu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, mówi wprost, że popularność biegów narciarskich zależy od wyników polskich zawodniczki. Żaden ze sportów nie znosi braku emocji i rywalizacji. Sobotnie zawody odbędą się na dystansie 10 km techniką klasyczną. W tej konkurencji podczas trwającego sezonu Kowalczyk dwukrotnie zajmowała 4. miejsce. Czas na podium. I
Tak się dziś sprawy miały. U nas tymczasem już za chwilę prognoza pogody, a po niej wolne głosy Telewizji Republika. Pierwszym gościem Piotra Węża będzie Piotr Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, a rozmowa dotyczyć będzie ujawnionych przez dziennikarzy naszej stacji, Anitę Gargas i Cezarego Gmyza, nowych dowodów w sprawie korupcji w Sądzie Najwyższym. A po 22:00 będziemy się łączyć z naszymi reporterami sprzed domu Czesława Kiszczaka, gdzie odbędzie się manifestacja upamiętniająca ofiary stanu wojennego. Proszę być z nami.